Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Koło Fortuny. Pierwszy raz w 2017 roku bodajże. Wiele osób prosiło mnie o powrót tej serii. Także jeżeli faktycznie chcecie, żeby ta seria pojawiła się częściej na kanale, zostawcie koniecznie kciuka w górze, żebym wiedział, że naprawdę chcecie oglądać Koło Fortuny. No a na naszym kole oczywiście pojawiły się nowe opcje. Pieniążek, czyli zawodnik najwięcej warty na rynku xboxowym. Ponadto mamy bezużyteczny, czyli jeżeli wylosujemy bezużytecznego, to ten zawodnik nawet nie może znaleźć się na ławce rezerwowych. Kompletnie nie może grać w tym spotkaniu. No i też barbarzyńca, zawodnik z najlepszymi strzałami. Tak, były propozycje pod poprzednim odcinkiem, ale oczywiście piszcie propozycje w komentarzach do kolejnego odcinka, jeżeli faktycznie będziecie chcieli ten odcinek. Także zaczynajmy wybór kapitana i zobaczymy, kto zostanie naszym El Capitano. I uwaga, już myślałem, że będzie... O nie, dlaczego? Rezerwowy, czyli zawodnik, który musi rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, a wpuścić go będziemy mogli dopiero niestety w 45 minucie, a właściwie 46. Ale zacznijmy wszystko tutaj od ustawienia. Myślę, że 4-3-3 to będzie najrozsądniejszy wybór. No i zobaczmy, kto tutaj będzie kapitanem. O kurde, no i teraz tak, moglibyśmy to rozegrać na dwa sposoby. Albo wybrać jakiegoś Quaresmę, którego na pewno nie użyjemy do tego składu. A z drugiej strony Pogba i będzie wchodził na drugą połowę. Dobra, niech będzie Pogba, bo potem mnie zabijecie. Nie wybrał Pogby, głupek jeden. I tak by było, ja was znam, dobra. Próbujemy dalej, mam nadzieję, że teraz pójdzie ciutkę lepiej. I znowu mamy rezerwowego, ale nie wierzę w to. Oby tu byli słabi zawodnicy. Okej, okej, już się bałem, że będzie jakiś Ronaldo, którego będziemy musieli wybrać, ale w tej sytuacji myślę, że wezmę Draxlera na razie. No i Draxler też będzie musiał zaczynać od ławki rezerwowych. Już powoli nie podoba mi się to, bo zaraz cały skład będzie rezerwowy. Uff, Jezus Maria, blisko i byłoby znowu rezerwowy. A tak mamy obunożny skiller, gdzie sumujemy gwiazdki sztuczek i gwiazdki słabszej nogi. I zobaczmy, kto tutaj będzie. Ojojoj, jest ciekawie. Wydaje mi się, że Benzema chyba wygra. 4-4, a Ibrahimowicz też może być lewy, nie? Tak jak podejrzewałem. I teraz mam dylemat, albo Ibra, albo Benzema. Ibra pasuje pod Pogbę, natomiast i tak Pogba musi wchodzić z ławki rezerwowych. Zaryzykuję z Benzemą, zaryzykuję z Benzemą. Osobiście naprawdę tym Ibrą średnio mi się gra, tym bardziej, że to jest zwykła wersja. Gdyby to była jakaś lepsza wersja, to okej. No a teraz mamy barbarzyńcę. Barbarzyńca, czyli zawodnik z najlepszymi strzałami. Nie, zobaczmy, kto ma najlepsze strzały. Jest Toty Messi, bez dwóch zdań. Toty Messi ma najlepsze strzały. Oj tak, 99. No i tutaj pasuje też pod ligę hiszpańską. Ten Pogba też w sumie jako tak do tego Benzema, ale wiadomo, Pogba i tak pójdzie na ławkę rezerwowych na sam początek. A my udajemy się już na środek pomocy. I co tym razem? Kluczowy zawodnik. Tutaj jest duże ryzyko, słuchajcie, bo zawodnik, którego w tym momencie wybierzemy, musi grać od samego początku w składzie i może zostać zmieniony dopiero po pierwszej połowie. I zobaczymy, kto tu będzie. Okej, nie wygląda to źle. Jest też Rakitic pod tego Messiego. Zastanawiałem się też nad Gündoganem, którym ostatnio świetnie mi się gra w wymarzonej Premier League, ale dobra. Niech jest na razie Rakitic. No i my pójdziemy na SPD. A tam, słuchajcie, będzie Demon Prędkości. Demon Prędkości, zawodnik oczywiście z największym tempem. I to największe tempo będzie miał, słuchajcie, Sanson. Zdecydowanie. Okej, my idziemy teraz na lewą obronę. No na lewej obronie pewnie znowu jakiś Hiszpan będzie. Skała, zawodnik z najlepszą fizycznością. No może jednak nie Hiszpan, jak fizyczność to nie do końca. 76, o Jezu, ale słabych mi dało, ale ogólnie Olson, no to na ten moment najlepszy wybór. 76, tej fizyczności u niego było. No dobra, a my patrzymy dalej. Tym razem... też będzie demon prędkości, okej. To akurat spoko, na środku obrony demon prędkości. No to tempo jest potrzebne u obrońcy. I najlepsze tempo będzie miał Smalling. Okej, Smalling, fantastyczny defensor, którego używam na co dzień w mistrzostwach FUT. Także tutaj na pewno będzie nam pasował. Trochę tej ligi angielskiej widzę tutaj będzie u nas w składzie. I teraz twój wybór. Zobaczymy, tak myślę, że idę w hybrydę angielsko-hiszpańską. No i właśnie, skoro tak idziemy, to wybór według mnie powinien paść na Godina. Ja osobiście biorę Godina. Zobaczymy, czy to był słuszny wybór. Mam nadzieję, że tak. Teraz prawa obrona. I znowu demon prędkości. Najszybszy zawodnik, no kurde.
Za dużo tego demona. Oj, tutaj Beirin bez dwóch zdań, albo jest albo sztuty, oj, oj, oj. No i teraz tak. Beirin pasuje pod zgranie, a Alvesz to jest kocur, 93 tempa. A tam, raz się żyje, bierzemy tutaj Alvesza. No i teraz udajemy się na bramkę. Tutaj może być ciężki wybór. Zobaczmy. Obunożny skiller. Okej, okay, sumujemy gwiazdki. Zobaczymy, kto ma tak naprawdę więcej gwiazdek słabszej nogi. To zadecyduje o wyborze bramkarza. Tutaj 3, tutaj 3, 3. 3. Ej, o i Hart. Okej. Okay. Wszyscy mają 3 oprócz Harta. No i Hart też jako tako pasuje pod Smolinga. Także spoko wybór ogólnie. Myślę, że w miarę udało się nam trafić jak na obunożnego skillera. Kolejny wybór to będzie Kibam jako tako, zawodnik z największą ilością sztuczek. Wydaje mi się, że w przypadku bramkarza każdy będzie miał po jednej gwiazdce. O mamo! Oj, oj, oj. Jeszcze potwierdzimy to sztuczki. Wszyscy po jednej gwiazdce. Oczywiście ja wybieram Courtois. Tutaj bez dwóch zdań. Dla mnie to jest najlepszy bramkarz FIFA 17. Na środku obrony będzie rezerwowy. No wiadomo, no na rezerwie no to musi być rezerwowy. Wydaje mi się, że obrony za bardzo nie musimy zmieniać. No i tak zawodnik wybrany tutaj nie zagra, bo no, nie było za wiele. Nie, za kogo, tak naprawdę kogo wybrać. No, ci zawodnicy byli słabi. Chociaż gdybym się może przyglądał bardziej, to może było lepiej znowu ten rezerwowy. Coś się zepsuło. A tu pewnie będą jacyś dobrzy. Okej. Okay. Myślę, że wezmę Raida. On jest najlepszy. Trzeba mocniej zakręcić chyba to koło. I uwaga. I teraz jest skała. Dobra, skała, czyli największa fizyczność. Sprawdźmy, kto będzie miał najlepszą fizyczność. W tym przypadku był to Kroos. Tak jest, to jest Toni Kroos. A więc będzie drugi Toty w składzie. Elegancko. Toty Messi, Toty Kroos, Toty Dani Alves. I te trzy karty udało nam się trafić. Coś nieprawdopodobnego. A kolejny wybór to rezerwowy. Napiszcie wasze propozycje też, jakie rzeczy mamy usunąć z koła fortuny. Może rezerwowy. Dobra, zawodnik, którego teraz wybierzemy, nie może grać również w pierwszym składzie. No i ten Nzonzi by mi się przydał i to mega w sumie do składu. W obliczu tego, że Pogba może grać od pierwszej połowy, no ale to też będzie rezerwowy. No dobra, niech jest ten Nzonzi. A i to wygląda średnio. Tego rezerwowego zaraz usunę. Teraz jest twój wybór, okej. Okay. No i pewnie teraz słabi zawodnicy nam wyskoczą, podejrzewam. No, niestety. Niestety. Dobra, niech jest na razie Alcacer. No dobra, niech jest Alcacer, ale... No nie mamy tego lewego skrzydłowego. Przydałby się jakiś Ronaldo, Neymar, Nani, cokolwiek, żeby było tam zgrania. Teraz jest, uwaga, kluczowy zawodnik. On musi grać od pierwszej minuty. I Kane, Biabani, Aguilar, Agrafer. O ja pierdziele. O mamo, i kogo ja mam wybrać? Kane odpada. Biabani, Francuz, Jezu, Aguilar. Ja myślę o prawej obronie, no nie, tam jest Dani Alves. Lewa obrona, Agrafer. Wiecie co? Ja biorę Fera, bo on będzie miał zgranie z Olsonem. I to myślę, że będzie nawet spoko opcja. Także bierzemy Fera, on spokojnie sobie poradzi w pierwszej połowie. No i zostało nam jeszcze 5 zawodników do końca. I tym razem trafiamy, słuchajcie, rycerza. Zawodnik z najlepszą obroną. Kto będzie miał najlepszą obronę spośród graczy, których wylosujemy? O dziwo, chciałem powiedzieć im Kitarian, ale to jest Bruno Cezar. No dobra, niech jest ten Bruno Cezar. 4 karty do końca. No, jeszcze jedna karta na tym lewym skrzydle i będzie spoko. Tutaj jest twój wybór, okej. Okay. Mamy twój wybór, tylko żeby były mocne karty. Come on, panowie. Jestem Kitarian po raz kolejny, jest Vasquez. Vasquez, którego myślę można by było dać na lewe skrzydło i tym samym też byłoby zgranie, chociaż z drugiej strony to będzie fair. Ale nie, dobra, i tak Vasquez z tym Benzemą jako tako będzie miał zgranie, także biorę Vasqueza. To będzie raczej najrozsądniejszy wybór. 3 karty do końca. I czy jeszcze coś ciekawego będzie? Bezużyteczny, uwaga teraz, piłkarz, którego wybierzemy, nie może zagrać, nawet nie myślał o ławce rezerwowych. I? No i tutaj, no obojętnie kogo wybiorę, niech będzie Zuma. No i Zuma nie zagra w ogóle. Okej, okay, słuchajcie, przed nami jeszcze 2 wybory. I sprawdźmy, przedostatnia karta. I to będzie rezerwowy. Za dużo tych rezerwowych jest.
Oj, strasznie, strasznie. Ten rezerwowy dropił i uwaga. Okej. Niech jest Çalhanoğlu, myślę, że to będzie najlepsza opcja. No i ostatnia karta na samo zakończenie. Zobaczymy. I to jest kluczowy zawodnik, który musi grać w pierwszym składzie. Ale mi dało na zakończenie, uwaga. Uwaga. Mertens. Chyba nie mam wyboru. Chyba muszę wybrać Mertensa, który będzie chyba bez grania prawdopodobnie. Zobaczymy. Biorę Mertensa. Ja idę ułożyć składzik i za momencik zobaczycie, co ułożyłem. Okej, słuchajcie. Ostatecznie wygląda to tak, że mamy ocenę wysoką, 88, natomiast zgrania zaledwie 76. W ofensywie brakuje zgrania i troszkę umiejętności oprócz Messiego. Obrona, bramkarz, no rewelacja jak dla mnie, naprawdę to jest spoko. Pogba będzie wchodził w drugiej połowie, żeby dać jakość temu zespołowi na pewno. No i jeszcze Çalhanoğlu w sumie może powiedzieć na ławkę rezerwowych. Powiedzmy za Alcacela. No i to jest tyle, to jest tyle. Zobaczymy, co da się zrobić tym składem. Mam nadzieję, że coś wielkiego. Lecimy na pierwszy mecz. Oto skład pierwszego rywala, 99 zgrania, 88 ocena. Jest Neymar, jest Ronaldo, jest Messi, jest Toty Kroos. No jest wszystko tak naprawdę. I Higuain 91 na napadzie. No dobra, wygląda mocno ten składzik. Zobaczymy, jakie są umiejętności naszego rywala. Zobaczmy, Toni Kroos, ależ pięknie teraz odegrał do Karima Benzemy. Karim Benzema idzie sam na sam. Karim Benzema! Ależ to zrobił! 1-0! Jak tu łapka w górę za to jest? Powiem wam, że trochę się bałem tego przejścia, bo z reguły bramkarz łapie po prostu takie zagranie. Ale tutaj nam się fartnęło. Fartnęło nam się, poszedłem w odpowiednią stronę. Mertens, teraz do Toniego Kroosa. Toni Kroos ładnie wchodzi do końca i 2-0. W 35 minucie, brawo Tomek. Uwaga, teraz Neymar, dobry kontratak poszedł. Neymarito, oj, to będzie gol, nasz Godin jest za wolny. I 2-1, no szkoda, no. Bo tego Godina przy kontratakach jest największym minusem to tempo. I mimo, że to jest specjalna karta, 90 overall, to widzimy, odstaje strasznie. Toni Kroos, no potrafi uderzyć. Toni Kroos! I broni, nie broni, nie broni! Przepraszam, 3-1. A tak mówię, uderzę sobie Tomkiem. No i to Toni to Stomek, mam nadzieję, że tak, ale fantastycznie. No myślałem, że to bramkarz wybroni, ale chyba z tego względu, że to jest Toty, że ma takie strzały, no to tutaj bramkarz się dał rady, no bo to kurde było do wybronienia. Ale ja się tym nie przejmuję. 3-1. O Boże, to może być gol i to jaki, Jezu. Szkoda kurde, piękna bramka Kroosa, no teraz tutaj o tym Kroosie nie możemy powiedzieć, że to jest ładna bramka. Dużo przypadku. No i walczymy dalej. Rakitic, no. Tam Messi za bardzo się schował na tym skrzydle i nic nie mogliśmy zrobić. A na szczęście jest Toni Kroos, który dzisiaj pokazuje wiele ochoty do gry. No a przede wszystkim te strzały z dystansu są czasami nieco gorsze i odbiegają od tych pierwszych w tym spotkaniu. Neymar chciałem powiedzieć, ale to był Messi wrzucający do Ronaldo. Kompletnie niekryty Smalling, no wychodziłem tam nim, ale nie miałem niestety wpływu na to, co tutaj mój przeciwnik zrobił. Po prostu mnie zniszczył, mówiąc krótko. No i mamy 3-3, czy będzie dogrywka? Ależ tutaj jest walka. Pogba! Jezu! Jak to nie wpadło! I tylko słupek ratuje mojego przeciwnika, jeszcze Olson! Zagranie do Benzemy, Benzema do Olsona, zobaczmy. Olson, jest to Toni Kroos! I to jest bramka, 90 minuta, hat-trick Kroosa. Tego nikt się nie spodziewał chyba. O mamo, co tu się wydarzyło, co za mecz. Niesamowite emocje. Piękna wrzutka Olsona i Kroos absolutnie nie daje szansy bramkarzowi, tym samym zdobywając hat-tricka. Okej, słuchajcie, wygrywamy ten mecz 4-3. Toni Kroos, ocena 10-0 i nie ma co się dziwić. Udajemy się na mecz ćwierćfinałowy. Oto skład kolejnego rywala, liga włoska z Zielińskim plus angielska. Cała obrona. O kurde, ciekawie. Ale składzik nie jest jakiś mocny, przede wszystkim ustawienie jest mocne. Oj, teraz będzie groźnie Mertens. No jest szybki, zwinny, może tutaj uciec? Zobaczmy. O kurde, trochę mnie zaskoczył. Myślałem, że będzie schodził, kurde, Berba spinem i odpuściłem. Przez co bramkę też straciłem. 1-0 dla niego. Teraz Benzema do Mertensa. Udało się przejąć tę piłkę. Mertens teraz belkładnie tutaj wchodzi. Będzie okazja. Zobaczmy, Mertens. Wrzutka na Messiego. Messi wygrał ten pojedynek główkowy. No, kolejna wrzutka w kolejnym meczu. I znowu bramka. Brawo Messi, brawo Leo. Tutaj Mertens to fantastycznie znalazł też Argentyńczyka. No i ubiegł tutaj jednego z defensorów naszego rywala. Prawdopodobnie Rousa. Teraz Messi, kolejna akcja, zobaczmy Messi do Benzemy, ten rozrzucenie do Mertensa, Mertens!
I broni Forster po raz 86 w tym spotkaniu. Zobaczmy, Lucas Vázquez wszedł w drugiej połowie. Lucas Vázquez, tam Pogba, wychodzi Paul Pogba! I 2-1, Pogbek, pięknie, brawo! Cyk! Lecimy! Ale wiesz, do Enzons jego. Teraz ładnie tu wchodzi Toni Kroos. O, i trafia... Ojeju! Chciałbym z tego miejsca serdecznie przeprosić mojego przeciwnika. Dużo szczęścia w tej akcji, dużo przypadku. Daje nam awans do półfinału. I też nie ma co się dziwić, po tej bramce mój przeciwnik opuścił spotkanie. Wygrywamy 3-1. No i zapraszam Was na mecz półfinałowy. A to skład rywala w półfinale. Wygląda to ciekawie. Pomarańczowy Mane, dwie niebieskie karty Griezmana czy Zila, no i do tego Cristiano Ronaldo, no i ten inform Ramosa. Ciężki jest do przejścia naprawdę, czy 90 czy 91. Naprawdę ten Ramosik robi różnicę. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji się przekonać, tylko po prostu będziemy strzelać bramki temu Ter Stegenowi, który nie należy do najlepszych bramkarzy, to na pewno. Ten do Benzemy. Karim Benzema? Jeszcze do końca Benzema, 1-0! Ależ pasywne zachowanie Ter Stegena! I od razu prowadzenie 1-0. No nieźle, tutaj Sergio Ramos minięty w dosyć łatwy sposób. O, aż teraz świetnie poszedł Messi. Zobaczmy, rozpędza się Argentyńczyk. Tam jest Pogba. I czy to będzie 2? Nie będzie. Niestety. O, ale świetnie, Willian. I wyrównanie, no kurde fix. Trzeba było Messi pójść tam do końca. Tak, z tej samej akcji zrobił mi remis gość. Zobaczmy Messi. I nic z tego. Jeszcze jest tu Kroos? I czy to nie będzie karny? Jest United w 82 minucie. O mamo. Ależ presja. Ależ presja teraz ciąży na Unitedzie. Jest też strzałka. Zobaczmy. Co on wymyśli. Ja pierdzielę. Został do końca w środku. Naprawdę. To trzeba mieć nerwy ze stali. O Jezu, nie wierzę w to. Enzons, jest tutaj Pogba, zobaczmy, Pogba broni Ter Stegen. Teraz Messi, sprytnie, jest to Toni Kroos. Zagranie do Enzonsiego, ten od razu rozrzucenie do Lukasa. Enzonsi nad bramką, ależ to była setka. Teraz sprytna akcja, zobaczmy Pogba do Enzonsiego, który już zmarnował jedną akcję. Ten zagrywa do Messiego, pojawiły się jakieś niesamowite lagi, ale to nie pozwoli strzelić bramki Enzonsiego. No nie, no ależ odbijaneczka piękna. Nie mówcie, błagam, że to wpadnie. No bez jaj, nie! Ja pierdzielę. Ja nie wykorzystany karny w dogrywce, trzy akcje, a to jest jego pierwsza akcja i jeszcze coś takiego. O mój Boże. Okej, słuchajcie, przegrywamy 2-1, ale no za bardzo nie chcę komentować tego spotkania. Przemilczymy to i otworzymy paczki, w których no można w sumie coś ciekawego trafić, ale... Czy coś trafimy? Przekonajmy się sami. Pierwsza paczka. Ekran niestety nam się nie zatrzymuje. Jest tutaj bramkarz Niemcy Adler prawdopodobnie, tak jest. No tak za pół punktu powiedzmy to było. I co ponadto? Square, kondycja, jakieś leczenie. No też w sumie teraz zawodnicy z Ligi Hiszpańskiej jakby padną, to też spoko. Ale nie w tej paczce, nie w tej paczce. Zobaczymy. Teraz paczka zawodników premium, czyli to jest paczka za 25 tysięcy. I czy tutaj będzie coś ciekawszego? Uwaga, uwaga, S.O. No właśnie. No właśnie, to będzie Coats, więc... Co tu dużo mówić? Dzisiejszy drafcik nie wyszedł nam najlepiej. Ale jeżeli chcecie powrót draft Koło Fortuny na moim kanale, zostawcie koniecznie kciuka w górze i zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. No i na razie. I'm feeling pretty low, like I'm stuck at the bottom, but I know I'll rebound like the Bulls with Rodman. I